Cześć, to ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Na samym początku chciałem wszystkich fanów tej gry przeprosić, że nie było tak długo odcinka. Moi kochani, ostatnio bardzo dużo się działo, było masa aktualizacji też w innych gierkach i po prostu nie zdążyłem nagrać dla was żadnego odcinka, a po drugie jeszcze u mnie w życiu prywatnym bardzo dużo się dzieje. Ale dzisiaj, moi drodzy, nadrabiamy. Nadrabiamy, ponieważ dostałem od twórców gry wszystkie dostępne nowe skiny. Jest ich chyba aż 25 i postaramy się je wszystkie przetestować. Dodatkowo zagramy sobie dzisiaj nowy tryb, który nazywa się Stumble Prix i w tym trybie można ścigać się samochodami. Więc jeżeli tęskniliście za Stumble Guysem, zostawcie łapeczkę w górę na przywitanie tej serii. Jeżeli wbijecie pod tym filmem 5000 łapek w górę jeszcze dzisiaj, to jutro wlatuje kolejny odcinek z tej serii. Sprawdźmy, jakiego skina nie widziałem. Tego skina ja na pewno nie widziałem. Albo go nie miałem odblokowanego u siebie. I uwaga, wow, Pixel Blue Ninja wygląda naprawdę mega fajnie. Do tego też mamy jakiegoś chłopa przebranego za zająca. Okej, DJ Rabbit przez czwórkę. Z pewnością ten skin się pojawi już niedługo w kwietniu z okazji świąt wielkanocnych. Nawet fajny ten skinek, nie powiem, że nie. Ale tutaj mamy CMDR Hopscotch. Wow, i on lata. Więc od razu sobie go weźmiemy, bo będziemy testowali tak naprawdę wszystkie te najciekawsze skinki, a ten jest jednym z ciekawszych. Sprawdźmy sobie, czy możemy zmienić mu kolor. Patrzcie, można zmienić tutaj kolor postaci, bo to jest normalny Stumbler, tylko w kostiumie latającego zająca. Zarąbiście, ale chyba najbardziej do niego pasował różowy, co nie? Czy nie? Nie, biały, czarny, biały, niebieski. Niebieski nawet fajnie wygląda. Bierzemy. Zagrajmy sobie od razu nowy tryb Stumble Prix, którego jeszcze nie grałem, ponieważ nie miałem czasu. Ale widziałem filmiki na YouTubie i wygląda naprawdę to mega mocno, więc proszę się tutaj ze mnie nie śmiać, jak będę lamił w tą gierkę. O tak, Turbo Temple, ścigaj się do mety. Tak nazywa się ten nowy tryb, Turbo Temple. I z tego co wiem, można mieć tutaj różne samochody. Ja akurat dostałem jakiegoś wielkiego Monster Trucka, który jest najwolniejszy. O co tu chodzi? O kurde, przez to trzeba było przeskoczyć. Dobra, 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 dobra. Tak jak mówiłem, pierwszy raz gram ten tryb i... jak widzicie, w ogóle mi nie idzie, nie? Nitro Oxide System. I co? Przeskoczy to? Przeskoczyłem jakimś cudem, dobra. Jestem chyba ostatni. Tego chyba się nikt nie spodziewał, że będę ostatni. Dobra, dobra, jaka? Tu jest klepa. Coś się dzieje. Dobra, 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 dobra. Poleciałem górą. Powiem wam tak, że wcale łatwo się tym nie steruje. Myszką można coś posterować? Nie można nic zrobić, okej. Okay. Co jakiś czas ładuje nam się nitro, tylko nie wiem, co ile sekund to trwa. Policzmy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć! Tak jest, czyli co 10 sekund ładuje nam się nitro. Okej, uderzyłem. Zarąbiście. Zarąbiście. Coś mi się wydaje, że chyba nie uda mi się wygrać tego trybu. Ale jak mogę ocenić ten tryb? Można rzucać bananami? Można. Więc dobra, 10 na 10. Myślałem, że emotki w tym trybie są wyłączone. Nitro! Dobra, wychodzę na prowadzenie chyba. Tak! Pyk, pyk. Okej, okej. Tutaj chyba można boczkiem polecieć. Oczywiście, moi kochani, jak ja sobie troszeczkę więcej pogram w ten tryb, no to nagram wam odcinek, jak najlepiej się poruszać na tej mapie, żeby zawsze wygrywać, co nie? Okej, okej. Aha, czyli jak najeżdżamy na rampę, to zawsze mamy dodatkowe nitro, więc moi kochani, to jest pierwszy tip. Musicie korzystać, grając ten tryb z ramp. Patrzcie, nie mam nitra i nagle uderzasz w ścianę. No dobra, 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 dobra. Teraz mi nie wyszła. Znaczy, mogę uderzyć z pięści. Emotka pięści się pojawiła, ale nic z tego nie wyszło, okej. I zobaczcie, a wślizg też nie działa. Z ostatniego miejsca, moi drodzy, udało mi się prawie wskoczyć na pierwsze. Jeszcze nie mówię, że wygrałem, bo jest ciężko. Mamy tutaj skórkę od banana, która zostaje, więc fajnie, że ona nie znika, dopóki nie rzucimy kolejnej, z tego co rozumiem. Okej, tu mam jeszcze rampę, na którą można najechać. To jest chyba win. Tak, win! Tak wyglądał ten tryb, całkiem fajny, w skali od 1 do 10, daję mu 7. Niech się nie ma co się za mocno zachwycać. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy jeszcze ze skinków, które zostały nowe dodane? Ja tak sobie poprzeglądam, bo mam oczywiście odblokowane wszystkie. Dzisiaj sobie wszystkie je przejrzymy i te najlepsze oczywiście przetestujemy. Dobrze, jesteśmy już na epikach. O, rabicy zostały dodane. Ja wam nagrywałem rabicy już dawno temu. Więc mega fajny jest ten skinek. Wow, South Korea Tiger, też mega fajny skin. O proszę, Sugar School. Taka babeczka z kwiatami w obosach. Mo, całkiem nieźle się prezentuje. Lecimy dalej. Kogo my tutaj mamy jeszcze takiego do przetestowania nowego? Jeżeli
kogoś nie przetestuję, to mi napiszcie w komentarzu, jakiego skinka pomyliłem i jaki on miał kolor. Ale mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Mamy tutaj tego Blue Pixel Ninja. Czyli to jest połączenie takiego gościa, tego pikselowego, z ninją. Jest taki skin ninja, co nie? Jest. Mamy tutaj też Oni. Oni. Okej. Okay. Patrzcie, goście zamiast ręki ma Blade'a. Czekajcie, a jakbym go na przykład użył, wszedł w emotki i użył pięści. Aha, on nie tą, nie tą, co trzeba, ręką bije. A jak naciśniemy serduszko, to co? Normalnie on tym laserowym dzidą przytula chłopa. Okej. Okay. Czy będziemy go testowali? Chyba nie. Chyba nie. Sprawdźmy sobie kolejnego. O proszę, Dark Slide. Czyli ten skin, co... Czyli jest to taki remodel tamtego skina, który też już latał na desce. Tego chłopa, o. Apokalipsa. No nawet fajne. Nie wiem, który jest lepszy. Chyba Dark Slide jest lepszy. Bo to jest taki szkieletonek, którego chyba nie możemy pomalować. Co? A tego możemy? Tego możemy pomalować, ludzika Lego. Dark Slide'a nie możemy w żaden sposób zmienić. A szkoda. Dobrze, polećmy sobie dalej i zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy z tych legend. O, proszę! Eggy Wiggy z taką piękną kokardką różową, jajeczko. No oczywiście, że jajeczkiem trzeba zagrać, co nie? Jajeczkiem trzeba zagrać. Ale kolor jajeczka się nie zmienia. Najgorzej. Przepiękne jajeczko biegnie i zagramy sobie mapę eliminację. Ciekawe, jaka to będzie. Mamy, o proszę, Honey Drop. No dobra, Honey Drop z bocikami. Jak najbardziej na propsie. Postaramy się tutaj wygrać. Ale dużo osób, 31 osób ma Honey Drop. Nie mam po prostu pytań. Okej, okay, szczupaczek tutaj na szybkości. Zajmiemy sobie tutaj miejsce. Jak pospadały borowiki na dół. Hop, hop, hop. Poleciały na dół. 13 osób już jest poza burtą. Ja nie zdążę przetestować tego skinka w żaden sposób. Dobra, idziemy kogoś zrzucić w takim razie. Gdzie wy jesteście? Wariaty, chodźcie, 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 chodźcie. A! No i przeszedłem mecz. Mega szybko. Zobaczmy kolejnego skinka. Patrzcie na to. Oni Jutsu. Aha, z przodu uśmiechnięty. Z tyłu złowrogi z mieczem. Fajny. Można kolor zmieniać? Można. Oczywiście łapek i tak dalej. Musi się by dało taki na przykład różowy albo czerwony. To by było mod czerwony, do niego najbardziej fituje. Ale nie będziemy raczej go testowali. Zobaczcie na to. Super Bones. No nie mam pytań. To jest jakiś kozacki skin. I patrzcie na to! Super banana! No nie, no nie mam pytań! Banan w takich kozackich okularach? 10 na 10. Ja od razu go ubieram i zobaczmy, czy możemy edytować kolor. Szkoda, że nie można nawet tego paska, nie? W okularach przeedytować. No ale wiadomo, dużo jest tych skinów, to by była dodatkowa robota dla twórców. Ja go oceniam 10 na 10 i testujemy. A mapa, na której zagramy, to Laser Tracer! Super banana kontra reszta świata. Reszta świata. Jesteście gotowi? Na ostre lanie od Super Banana? Pyk! Wślizg! Ciach! Podhaczony! I teraz będzie bomba w oko. Bomba! Leży! Czy się spali? Nie spalił się. Okej, okay. Hop, hop! I wślizg! Ciach! Trzech naraz! Bomba, 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 bomba! Nie trafiam bombą? O Boziu! Niedobrze, ale się popalili! Co jest? Chodź, chodź, chodź! A! To był banan! Miała być bomba w oko! No. Jesteś gotowy? Leżysz i spaliłeś się, wstał! Jak on to przeżył? Obydwoje się spalili. No dobra. Czego jeszcze nie widziałem? Tego nie widziałem! Candy Bear, spójrzcie, jaki piękny, żelkowy misiu. I zobaczcie, on się totalnie inaczej zachowuje. On ma inną mechanikę, bardziej taką żelkową. Na kolanach się tak ugina. Zobaczcie, te postacie też się uginają tak na kolanach, ale on jest taki bardziej realistyczny. Na nim to światło totalnie inaczej się jakby załamuje. I to jest mój faworyt. Nie można pomalować misia? Dlaczego to zrobiliście? Taki misiek żelkowy jest też w Brawl Stars, co nie? Nita teraz takiego respi, mam tego skinka z tym miśkiem. Szkoda, że nie da się zmienić tutaj kolorku. Od razu testujemy wariata. Spójrzcie, jak kozacko biegnie. Coś pięknego. A wy, moi kochani, oczywiście oceniajcie w skali od 1 do 10 skiny. I napiszcie w komentarzu, który ze skinów wam się najbardziej podobał i którego chcielibyście mieć w swojej szafeczce. Dobra, jaka kolejna mapa eliminacji? Okej, znowu Laser Tracer. To teraz może troszeczkę zaszalejemy. Od razu wjeżdżamy w ślizgiem. We wszystkich. Ale pierw zobaczmy, jak wygląda mój misiek na polu bitwy. Patrzcie, jaki piękny. Najładniejszy ze wszystkich. A!
Jezuniu, w ostatnim momencie poskoczyłem. Uwaga. Siuu, ale podcięci. Cia. A, teraz nie wyszło, myślałem, że w powietrzu się trochę ślizgnę jeszcze. Siuu, podcięty astronauta i spalony astronauta. Pyk, pyk, bomba. T-Rex, też jesteś zielony, ale ja jestem ładniejszy. Hop, 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 ciach. I tylko jednego podciąłem, dlaczego? Leży, Irlandczyk, hop, hop. I bomba, leżysz. No dawaj, 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 wariacik. Cyk, cyk, cyk i ostatni. Banan? O kurde, prawie dupę spaliłem tym miśkiem. Banana łap. Dostał, nie dostał. Patrzcie, wywróci się na mojej skórce. Ha, nie. Nie wierzę, że on podskoczy, jak zrobiłem ślizg. I jakiś chłop randomowy wygrał. XD. Miśka oceniam w skali od 1 do 10. 10. Lecimy dalej. Kolejny z skinkiem. Pan niewidzialny. Fajne. Czy można pana niewidzialnego pomalować? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Mamy też takiego. A, bo to jest pani, Mrs. A tu jest mister. Przepraszam, przepraszam. Wow, zarąbisty zombiaczek. Szkoda, że go nie mam na swoim oficjalnym koncie. Ale fajne. Tutaj mamy oczywiście babyka. I przechodzimy dalej. Przechodzimy, moi kochani, do skinów. O kurczę, zobaczcie, Bolt. Czy to jest flash? Czy to jest flash, moi drodzy? Którego trzeba koniecznie przetestować. I czy można mu zmienić kolor? Nie można, jaka szkoda. Ale nieważne, panie flash. Z panem na pewno szybko uda się wygrać mecz. Ten skinek z tymi dodatkowymi animacjami oceniam 10 na 10. Honey Drop znowu z borowikami. No to moi drodzy, tutaj trzeba od razu z nimi jechać ostro. Zeskakujemy na dół i lecimy z nimi, bo tutaj nie ma czasu. Ich trzeba podkaczać, póki jest czas. Ile ich na dół spadło? Tu będzie wielka dziura. Okej, 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 okej. Nie wierzę! Przechodzę! Jak ja to wygrałem? Ostatni spadłem! Te gierki są za szybkie. Kolejny kozacki skinek. Mr. Rain. Patrzcie na to. Chłop jest napocony. Używamy. Jak użyję emotki, to co się wydarzy? Nie rozpuści się ziomek? Nie, nie rozpuści się. Ślisk? Okej. Zobaczcie, jak mu głowa pulsuje. Zarąbisty. Takie skinki to ja lubię. Widzę, że Stumble Guys troszeczkę poszedł bardziej zaawansowane animacje tych postaci. One są takie bardziej, wiecie, 3D. Lepiej światło załamują, więc fajnie, fajnie. Podejrzewam, będą wszystkie żywioły, więc możemy się spodziewać, że jeszcze będzie ognisty, trawiasty i tak dalej. Laser Tracer, no dobra. I zobaczcie, jak ten skin zarąbiście się wyróżnia na tle innych skinów. Widzicie to? Spójrzcie na to. I cały czas coś z niego kapie na ziemię. Siuu! Leżycie, mordeczki. Banan! Banan! Poleciał, coś dostał? Chyba nikt nie dostał. Podcięci kolejni. Okej. Banan. O kurczę, nie trafiłem. Dobra. Teraz oni tutaj poginą pewnie dużo. O, dobra. Zostało kilku. Ślisk. Ufoludek leży. Tym skinem ślisk powinien być nieco dłuższy, ponieważ on się ślizga. Rozumiecie? Bardzo fajny skin. Podoba mi się. Będę na niego na pewno polował. Lecimy dalej. I co my tu mamy? Diamond Banan. Co jest? Boże święty. Widzowie. Ale petarda. Nie no. To jest najlepszy skin w grze. Diamond Banana. No to już ich totalnie odkleiło. Żeby stworzyć takiego zarąbistego skina. Wow. Wow. Czy można kolor w nim zmienić? Nie można. Bo i tak masz sztos kolor. Jak on pięknie się świeci. Dobra, gramy. Moi kochani, ja też na sobie dzisiaj mam nowego kozackiego skina ze sklepu pixieshop.pl. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie taką kozacką koszulkę z minecraftowym paluchem rybnym, zaglądajcie, link w opisie. Spójrzcie, jak on biegnie. Nie no, tutaj przesada jest, nie? Ale obstawiam, już to teraz mówię, zapamiętajcie te słowa, że kiedyś zwykły ludzik też będzie taki diamentowy. Coś pięknego. Jego ręce wyglądają jak kule disco na baletach, które odbijają światła. Moi drodzy, ten skinek to jest 11 na 10. I gramy w Honey Dropa? No dobra. Wybaczcie, że te mecze są takie krótkie. Ale, moi drodzy, zrozumcie, że mamy tych skinków naprawdę sporo.
i trzeba je przetestować, chociaż po troszku. Zobaczcie, ten skin banana jest przepiękny. Patrzcie, chłop dobrze się zachowywał. Całkiem nieźle sobie radził. Okej, mamy tu jeszcze kilka osób na pięterku, które spadają na dół i zobaczcie, jak on wygląda. Cały czas się świeci, nie? Cały czas ten skin się świeci. No to jest coś pięknego. Takiego banana mieć, to jest normalnie taki lans w Stumble Guys, że ja nie mam pytań. Wow. Niesamowity skin. Jakie te skinki jeszcze mamy? I chyba nam jeszcze został jeden skin. Taki, zobaczcie, Rain Raider. Co jest? Jaka zwariowana, opalizująca postać. Ten kolor, taki mieniący się, to jest, mieni się jak opal. Więc ja bym tak to nazwał. Opalizated skin. O proszę, idealny tryb na tego skinka, bo my będziemy latali na desce, rozumiecie? My fruwamy i się mienimy przepięknie. I ślisk. Tak, zeskakujemy przez chwilę z deski i za chwileczkę się na niej pojawiamy. Coś pięknego. Siu! I w ślisk, porobieni. Pyk, bomba w oko. No ten skinek naprawdę fajnie się mieni, więc nawet nie sprawdzałem tutaj, czy można zmienić jego kolor, bo nie można zmienić koloru takiego kozackiego skina, co nie? Woo, w ślisk, wow, ale teraz poszedłem. Dobra, hop. Hop. Ej, całkiem nieźle sobie radzą te boty. Myślałem, że padnę. Dawaj, Farel! Spadłem na dół. Myślałem, że uda mi się jeszcze zrobić ślisk. No dobra, nie wyszło. Na dzisiaj, moi kochani, to było tyle. Jak widzicie, diamentowy banan dla was się kłania. Też każę wam zostawić łapeczkę w górę, więc to zróbcie. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Trzymajcie się, hej!